No cóż, dzień dobry wszystkim. Witam w kolejnym odcinku VWJ2. Zacznę dzień od tego, że pojechałem do DPD punktu i odebrałem granulat, który kupiłem dla Pufa. Właśnie znaleźliśmy tutaj w tym mieszkaniu Puf, ale bez granulata, i zamówiłem ten granulat. I teraz chcemy zapełnić, uzupełnić, nie wiem jak to powiedzieć, wstawić ten granulat do Pufa. A właśnie z tym granulatem już trzeci dzień czekam, żeby on przyjechał do nas, bo w tym mieszkaniu nie działa domofon. I granulat przyjechała już dwa dni temu, ale kurier nie mógł dodzwonić się do nas. I następny dzień ja na stronie DPD zostawiłem, żeby kurier ostawił w paczkomacie ten granulat. No, paczka jest za duża i w trzeci dzień już sam pojechałem i odebrałem osobiste ten granulat. No i właśnie tak wygląda ten popełnienie granulata. To jest wszystko w tym granulacie, jest masakra. Cześć. Cześć. No cóż, próbujemy ten granulat wstawić w Puf. Tak. No cóż. W komentarzach powiedzieli, że 100 litrów to jest wystarczające, ale widać, że nie, to jest za mało. Mi się wydaje, że nawet jeszcze 200 litrów potrzebujemy, czyli 300 będzie w sumie. Ale tu jeszcze trochę zostało. Nie wiem, być może to pomoże. Zobaczymy. No tak, to wystarczy. No cóż, przyszliśmy do Romana. Roman znalazł sobie mieszkanie tutaj w centrum. Tak, Roman? W centrum, tak. Znalazłem tutaj mieszkanie. No, ile kosztuje? Najmniej plater, ale słuchaj, możemy pogadać o tym później. Ale potrzebujesz mieszkania, tak? Wyjechałeś tutaj z autorką? No nie wiem, czy można tu mieszkać. Widzę, że przyjechałaś tutaj z panią realtorką. A chcesz też kupić sobie mieszkanie na lepszego iPhone'a, czyli tak, dobra. No tak. Ekonomuję. Tak. I tu właśnie mieszkam ja. No cóż, jeszcze chcę wam powiedzieć, że gram już 2 miesiące w zespołu muzycznym. No i w tym zespołu kolegi są z Białorusi. Zespół muzyczny nazywa się Moon Order. Ja gram tam na gitarze. Oczywiście jeszcze nie na swojej, bo moja gitara jest w Mołdawii, ale gitara moja musi przyjechać już wkrótce. Mi się wydaje, że za tydzień już będzie tu moja gitara. Ale moja gitara nie jest taka dobra, jaka jest na tej studii. Bardzo fajna tam gitara jest. No i dzisiaj pójdziemy na, jak to powiedzieć, na repetycję do studii. Będziemy tam grać, chyba jam będzie. Postaram się pokazać wam coś i nagrać tam. Jedziemy. No, a co tam z mojej muzyką i z moimi piosenkami, no to taka długa historia. Wkrótce powiem wam, że projekt z mojej piosenki został po prostu trochę zgubiony, bo miał niedobre eksperiencje w studii. Nie za bardzo dobre eksperiencje w studii, w której nagrywaliśmy tutaj w Warszawie. Chciałbym wpuścić tę piosenkę jeszcze rok temu, ale projekt trochę, nie wiem jak to powiedzieć, żeby było łatwo zrozumieć, ale jest trochę zgubiony i naprawdę muszę nagrywać znów parę treści w tej piosence i trochę, no nie trochę, ale dobrze popracować nad tym. Jeszcze w studii, jeszcze w domu. Sam muszę popracować z tym. Właśnie chciałem powiedzieć, jeśli ktoś z was jest, u kogoś z was jest studia albo się zajmuje piosenkami, muzyką, być może możemy skontaktować i omówić parę rzeczy, bo naprawdę chcę tym się zajmować. Mam parę pięknych demo wersji piosenek, no i możemy coś tam zrobić z tym. Właśnie możecie ze mną skontaktować przez Instagram albo przez mail tutaj na ekranie i w opisie też jest. A my idziemy dalej na repetycję do studii. No cóż, jestem w studii.
Przepraszam. O. Możecie rozmawiać dalej. Pakita raka, żabka zabata. Co? To nie jest polski. Nie, to jest bułgarski. No, jesteśmy tu. Nikita. Czekam. Żenia. Stas German. Stas German. Kostia, prawda? I Wasia, jeszcze czekamy na wokalistów. Tak, nie przyszli oni. Ale tu mamy taki sprzęt, bardzo fajny. Nie jest mój, ale bardzo mi się podoba. A dzisiaj jest jam? Czy co? Czy po prostu będziemy coś robili? Jam, tak? No cóż, czekamy na wokalistów i będziemy zaczynać. Jam. Let's go! Just like me to you, the mold has come to light. Just like me to you, now the mold has come to light. Just like me to you, just like me to you. I'm going back to you, but it's spell on you. No cóż, zamówiliśmy taki wieszak na mieszkanie, ale zamówiliśmy taką z drzewa wieszak, bardzo fajny. I ten wieszak jechał do nas chyba 10-12 dni, jak coś takiego, tak, z Hiszpanii, ale kosztowało bardzo tanio, mi się wydaje, 100 zł, coś takiego. No cóż. Zobaczymy, co tam jest potrzebne, żeby zebrać ten wieszak. Mam nadzieję, że nie potrzebuję jakiejś tej kluczy, otwiertki, bo nie mam. No i zebrałem ten wieszak i w taki sposób wygląda. Jak mnie, to mnie bardzo się podoba. Jak mam, napiszcie w komentarzach. Ale zebrałem tu, wygląda tak. Ale jeszcze zostało tutaj jakieś rzeczy i ja nie wiem, gdzie ich wstawić tutaj. Chyba to jest dla ściany albo jeszcze coś, żeby przyczepić do ściany. Ale zobaczę jeszcze na stronie internetowej, gdzie zamówiłem go i zobaczę, czy potrzebuję jeszcze tego wstawić tam, czy nie, czy już to jest tak, jak jest. Instrukcja jeszcze jest, wygląda w taki sposób. Właśnie to zebrałem i zostało te rzeczy. Fajnie, nie? No i nie znalazłem informacji na stronie, gdzie zamówiłem ten wieszak o tych rzeczach, które zostali nie montowany w ten wieszak, nie wiem dlaczego, ale być może ktoś z was wie, napiszcie w komentarzach, proszę. No i w taki sposób wygląda ten wieszak. Czyli rail po angielsku. Mi się bardzo podoba, jestem zadowolony. To jest moje rzeczy już tam, właśnie z tym pufem. Za mało granulata zamówiliśmy, jak powiedziałem wcześniej, i zamówiłem jeszcze 200 litrów granulata. I mam nadzieję, że 200 litrów będzie spoko i będziemy wlewać tutaj ten granulat. No a co dalej? Pokażę wam fajny widok na niebo. Bartek Czukiewski, Dysplanu, jeśli obejrzysz ten filmik teraz, to powiedz proszę w komentarzach, czy fajny był widok, czy nie, bo wiem, że jesteś influencerem, jesteś mistrzem w nagrywaniu widoków, nagrywaniu przyrody, no to poproszę wycenić te ujęcia z niebu. Dziękuję. No cóż, kolejny dzień nagrywania Rady Żelnościowej z Wiesławem Zarudzkim. Dzień dobry, moi drodzy. Kolejny dzień, już nie wiem,
już soty dzień, kiedy my nagrywamy ten... Ostatni ten miesiąc tego lata. Tak, ostatni miesiąc tego lata. Nagrywamy. Nie, no to fajnie, bo ludziom się spodoba teraz i żywnością. Tak, powrót żywnością, tak. A mój vlog to jest gówno. No cóż, Wieczysław, jakie są te... Słowiańska. Słowiańska. Bracie Słowianie. I to jest Latwia czy Litwa? To jest Łotwa. Ja wiem, jak... Ja byłem w Łotwie, tutaj jest vlog, tutaj. Mhm. Jak tutaj? Tutaj. I wiem, że to litera jest łotewska. Ale ja będzie, jeśli to litowska będzie. No cóż, zaczynamy. Danie gówno. Danie nie gówno, a gówno. No cóż, nagraliśmy dzisiaj odcinki z Wieczysławem Zarudzkim dla jego kanału. Jestem trochę zmęczony. Wieczysław też jest, bo nagraliśmy duże dzisiaj. Jeszcze wczoraj zapomniałem nagrać, jeszcze wczoraj przyjechała przesyłka z Mołdawii. Mi mama wysłała moją gitarę elektryczną. To jest Yamaha Pacifica. Sprawdziłem ten, którego ona roku, chyba 2005 roku. Gryf zrobiony w Tajwanii, z tego co rozumiem, bo tutaj jest tak trochę napisane, nie wiem czy widać. To jest serial number. Sprawdziłem w internecie, że ten grif, on był zrobiony w Tajwanii, ale sama gitara jest z Ale sama gitara jest z Indonezji, gdzieś napisane jest tam. Kupiłem tę gitarę jeszcze w 2016 roku. Oczywiście z ręk, za $200, coś takiego. Bardzo drogie to było w tych czasach dla mnie. No i co? I... Przyjechała do mnie ta gitara i widziałem, że ona jest po prostu w bardzo złym stanie i muszę zmienić danie, nie wiem jak to się nazywa po polsku, nawet po rosyjsku nie wiem jak to się nazywa, ale wczoraj wybiłem te. Ona była tutaj i muszę pójść do sklepu i sprawdzić, być może kupić nowy jakiś. No i tutaj bardzo dużo problemów z tymi, ja nie wiem jak to się nazywa też, oni są, widzicie tutaj, są nierówne. Jeszcze ten... Też musi... W sumie mam duże prace z tej gitary, żeby ona była w dobrym stanie. O tyle chciałem powiedzieć na ten czas. Idziemy dalej. Pip. No, dzień dobry. Jest 9.30 3 sierpnia i dzisiaj jest urodziny Wiktorii. Kupiłem torcik. Idę do domu, żeby pozdrowić z dniem urodzenia. No, a Wiktoria zdecydowała, żeby nie robić dzisiaj imprezy, a zrobimy w sobotę, żeby w sobotę wszyscy mogli przyjść i trochę poimprezować. No co wyjdzie, co będzie w sobotę? Postaram się coś nagrać, pokazać wam jak to będzie wyglądało. No a ja idę do domu. No i na Wiki urodziny pierwszy raz idziemy do Santiago. Nie byliście tam ani razu, ale Wiktoria bardzo chciała. No i właśnie idziemy dziś. Cześć! Dola! Też na Santiago iść, tak? Tak. Bardzo lubisz takie rzeczy. Tak. No idziemy. Dawno już nie była. Od dawna już nie była. Przepraszam. Wesley. No, ale nie byłaś w ogóle w Santiago. Nie byliśmy. Nie, jeszcze nie. Pierwszy raz. No tak. Chodziło o to, że nie byłeś od dawna w akwaparku, tak? Tak. Ale wszyscy mówią, że Santiago jest bardzo spokojny, bardzo dużo. Ale dzisiaj zobaczymy. Zobaczymy. Nie wiem, czy mnie słychać, ale tu jest spoko. Tam Wika. 100 lat. I ten... Kupiliśmy etui i go można używać właśnie w taki sposób. Jestem pierwszy raz w akwaparku. No, w sumie tu jest spoko. Bardzo mi się podoba ten loko, bo ten loko jest
tylko dla ludzi 18+. A tam jest lokal z dziećmi. Właśnie byliśmy tam w górkach też i tam bardzo dużo ludzi, no nawet za bardzo. Ale tu jest fajnie, spokojnie. Właśnie będziemy tu dziś chillować. No i z takim widokiem bardzo fajnie. No cóż, dzisiaj jest 4 sierpnia. Przyjechaliśmy na Warszawę Zachodnią. Do Warszawy przyjeżdżają nasi kolegi z Naddniestrza. No, ale teraz oni mieszkają w Danii. To właśnie Tatiana i Władimir. Możecie pamiętać ich z vloga o Danii, gdzie byliśmy w Danii. No i czekamy na nich, a potem idziemy spacerować po Warszawie. No cóż, jesteśmy już w naszym mieszkaniu. Goście się zbierą. Władimir, Tatiana, cześć. Z vloga z Danii, pamiętacie? Fajne ziomki. Wiktoria już otwiera ten prezent Wiedzisława Zaruckiego. Nieznany człowiek. Nieznany. To... Ile? Już 100 lat masz? U nas to była kierunek. Co? No i czekamy na ostatnich, nie ostatnich, a kolejnych gości do nas. Siadźcie sobie zdrowie. Siła sama, sama. Cześć! Roman Fan Polski. Zjebra. Puzzle. Cześć, co tam? No chodź, co to się, chodź. Cześć, co to? Nagrywam vloga, nie mój telefon. To no jest właśnie, już myślałem, że... Nie. Cześć wszystkim. To jest dla vloga, przepraszam. Dla vloga, dobrze. Dobra, człowiek od jedzenia, zapraszam bardzo serdecznie. Najlepsze jedzenie. Tutaj jest Instagram, mam nadzieję, że się pojawi od Wasi. Tutaj. Roman Fan Polszy, najlepszy kanał na polskim YouTubie, opowiada o dużo ciekawostek związanych z życiem na wschodzie rosyjsko-indycznym. Wiktoria Frankowska, najlepsza projektantka w Polsce. No. I tak to się właśnie robi. Dzień dobry, to jest Polska, Warszawa. Ale już niedługo zaczynam, odpalam swój drugi kanał. No i Wasili, najlepszy vloger Warszawy. Tak. Żartuję. Drugi kanał, Człowieka Tidy. Nie słuchajcie jego, bo on tutaj gada taki będę robił recenzję na jedzenia w Warszawie, bo mam dużo kontaktów z fajnymi. Proszę go nie słuchać, naprawdę. To jest fatalny człowiek, a przede wszystkim McDonald's, KFC, to jest jego kuchnia, którą się stołuje. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego, takie powiedzenie, że konkurencja dupę boli. Człowiek od jedzenia, żadne rosyjskie podróbki. Subskrybujcie mój kanał! Dzięki mój kanał i dzięki za oglądanie. Chciałem powiedzieć, że dzięki za obejrzenie tego filmiku, dzięki za subskrypcję na mój kanał i na Patronite. Widzimy się za niedługo w następnym vlogu. Pa, pa. Zostawcie komentarz, tam jakieś kciuka w górę, no i widzimy się.